Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z gry Tomb Raider. I wybaczcie, jeżeli ten odcinek będzie taki wiecie. Ale pierwsza sprawa jest taka, że odpalam tą gierkę po raz pierwszy. To znaczy, zrobiłem test graficzny, wszystko było w miarę ok, więc po prostu też odpaliłem na chwilę gierę, żeby przetestować. I w miarę jest ok, ale to nigdy nie wiadomo z takimi grami, jeżeli się faktycznie chwilę nie pogra, bo są lokacje, gdzie gra zużywa oczywiście więcej zasobów komputera, więc no, musimy się niestety przekonać, jak to będzie wyglądać. Druga sprawa jest taka, że może zostawić lajka na dobry początek serii. Trzecia sprawa jest taka, że odcinki są w HD, ale może się uda nagrać w 2K. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Na początku po prostu spokojnie. I czwarta sprawa jest taka, że na tym miejscu miał być odcinek z Far Cry'a. Seria z Far Cry'a, natomiast okazuje się, że Far Cry nie działa tak, jak powinien działać. I dopiero w momencie, kiedy słuchajcie, wyłączę 50% moich procesorów, core'ów w procesorze graficznym, to dopiero wtedy to zaczyna mieć jakiś sens i ma to około 70 FPS-ów. Natomiast też 70 FPS-ów nadal spadają miejscami do 50 i gra się po prostu tnie. I wygląda to tragicznie, nie tylko na odcinku, ale i również dla Wielu mnie, historyków szczególnie dla różnych mnie. powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, Po polsku? nie w osobowości. Ło kurde! W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. O ja pierupę. Nie widziałem tego. South Japan. Au. Niestety mam W tylko jedno. najciemniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. O kurde. Ale widzowie, że będę jadł na odcinku, ale jestem głodny. Ostatnio jestem na diecie. Na razie 50, 60, 70, 80% zużycia jest dobrze. Szczerze mówiąc, jak wcześniej odpalałem tą cutscenkę, to było mniej FPS-ów, natomiast optymalizacja GeForce'em daje dużo. Nie zrobiłem tego, jeśli chodzi o Far Cry'a, więc możliwe, że jakbym zaktualizował z optymal... Nie będę teraz mówił, bo są dialogi i nie ma napisów. Guarani. Profesjonalne nagrywanie odcinku. Wow. Wstałem dopiero witowy jak coś. Nie
Dobra, i rozumiem, że my już możemy tutaj robić różne rzeczy, natomiast ja słuchajcie, wbiłbym tutaj i napisy odpalił dla po polsku bym. A mogę zmienić na. Czemu nie mogę zmienić napisów? Tylko polski, ale skamaz. Nie daj się mi zmienić. Głośność efektów i dialogów dałbym wyżej niż jej muzyczki. Okej, bo tu rozumiem jest jakiś multiplayer czy coś, okej. Dobra. Moi drodzy, kto nie zna, słuchajcie, Lara Croft. I kto nie zna, słuchajcie, Tomb Raidera. No to gdzie ty żyjesz, chłopie? Bo to jest taka gra, którą nagrał chyba każdy YouTuber, naprawdę, jeżeli... Naprawdę wydaje mi się, że dosłownie u każdego, słuchajcie... YouTubera, to jest taka pierwsza gra na przetestowanie dobrze karty graficznej. Tak naprawdę, u wielu z nas. Więc dzisiaj taki test zrobimy. Gra nie jest wybitnie ładna, ale jest ładna, umówmy się. Zastanawiacie się, czemu tak mi łatwo tutaj idzie zrobienie tych rzeczy, bo już te wcześniej te rzeczy robiłem, słuchajcie. Tak. I do tego momentu przeszedłem. I dalej nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tej grze. I tak dalej. Nie wiem, czy granie jest za cicho, oczywiście to jest pierwszy odcinek, słuchajcie. Ciężko mi określić, jak to z tą dźwiękiem, szczególnie, że ja mam niestety jedne słuchawki. To znaczy, mówię, że mam drugie, ale wolę ich nie ruszać, mogę je skleić taśmą. Ale kurde, nie wiem, czy warto. Muszę je przede wszystkim to oddać i to zrobię za tydzień. Może dzisiaj wezmę taśmy i je skleję i będzie git. Zobaczymy. Tylko to będzie dziwne na odcinku wyglądać. Ale, wiecie. Mam tu jakieś śmieci, mam tu jakichś ludzi. O kurwa. Ale że tu takie strachliwe rzeczy są? Co to za miejsce? Nie wiem, 60% karty graficznej. Kurwa, jaka ładna gra. Jak mało zasobów zużywa. Ty, powiem wam szczerze, że przecież 60% z nagrywaniem, które bierze 10, to jest 50% karty graficznej. Na ustawieniach TBH najwyższych. Nieźle. Głównie to też zasługa GeForce'a. Co się z tobą stało? Experience. Deadkiem? Chyba Dedek. Mogę coś robić innego, że tylko będę uciekać. O kurwa. Bierz pochodnie. Ale fajna gra, ty. Powiem wam szczerze, że ja tutaj nie nagrywam zazwyczaj gier typu 3A, szczególnie takich nowszych jak Tomb Raider. Znaczy Tomb Raider jest trochę tam lat ma, ale no powiem wam, że w porównaniu do Far Cry'a, który jest 7 razy, słuchajcie, 7 razy gorszy. Jeśli chodzi o grafikę. A miałem mniej FPS-ów, szczerze, więc... Daj. Nie no, widzowie, tutaj chyba obowiązek jest dwóch słuchawek, co? Tutaj chyba, widzowie, obowiązek jest dwóch słuchawek. Idę skleić słuchawki taśmą. A no, widzowie, niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ one są tak pęknięte, że jak dalej będą pękać, to niestety rozwalę sobie całą skórę na nich. Oczywiście fejkową skórę. Czytałem o tym, zanim kupiłem, ale rozwalę, no i będzie słuchajcie, Liebtenstein, bo... To. A, kurwa. Widzowie, ja nie wiedziałem, że tu strachajły. Jestem taką cipą. Mogę nadupsać. Nie no tu tego. Wampiry jakieś czy coś. Ja pierżuper, zapal pochodnie. Ja pierżuper, dlaczego to tak? Ja myślę. Q, żeby zbadać otoczenie. Aha. Dobra, tutaj mamy. Co mamy zapalić jakby, tak? Okej. Dobra, cyk. Podpal. Dobra, odsuwam się od ekranu odsuwam. A czy nic, wszystko jest elegancko, co ty? Czy ja bym w jakimkolwiek stopniu się zaczął bać tego? Ale głośno, co? O kurwa. Nawet głośno na jednej słuchawce.
Za tydzień ogarnę sobie nowe słuchawki, to mam nadzieję, że na spokojnie sobie dzisiaj nagram dwa odcinki, może za tydzień, dwa. Ja na razie mam tyle odcinków, że ja nie muszę się spieszyć na szczęście. Więc... O kurwa, szybciej, szybciej, szybciej! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale to dobrze robię? Dobrze chyba. To ty. Ale coś ci nie ufam. Sorry widzowie, że... Jaka to jest piękna gra. Boże, dlaczego ja wcześniej nie grałem w Tomb Raidera nigdy? Kurwa, wystarczyłem się własnej ręki. Niedobrze. Ale wielka czacha, ktoś miał wielki łeb. No zesram się. A nie, my podpalimy zaraz coś pewnie, co? Mogę stanąć? Nie, ona chyba postać mi sama szła. Znajdź wyjście, siła woli. No dobra. A tu? A tam coś jest jeszcze. Tu wyjście, dobra. A, poczekaj. A tu skomplikowana sprawa. A dobra, i tak to muszę iść. No wskakuj. Dobra, muszę z tamtej strony dam radę. Sorry widzowie, że są zapisy, napisy. Ja zdaję sobie sprawę, że większość z was, słuchajcie, pewnie nie, bardzo słuchajcie, nie lubi napisów. Natomiast problem jest taki... Dobra, podpalam to. Problem jest taki, że bez napisów ledwo co słyszę cokolwiek, więc... Co ja zrobiłem? Zestakowałem to wszystko, ale... A po co? Mogę to później teraz podpalić? Lecimy. I uciekamy własnym. Poka. Dobrze, źle? Kurwa, nie wiem. Idziemy dalej na pewno. Jaka to jest ładna gra, ty. Teraz nie chce mi się iść dalej, widzowie, bo tutaj za ładnie jest. Zobaczcie, jak się włosy ruszają. Wszystko jest tak elegancko, perfekcyjnie. Jeszcze w 2K będę mógł wam nagrać odcinek. No nie sądziłem, że tak będzie możliwe, ale będzie. Jakie piękne pochodnie odbija w ogóle tego wszystko. Tak elegancko. F, aby odepchnąć. Okej. Okay. F, aby odepchnąć. Pyk. No nie, coś nie działa. Okej. Okay. Ciekawe. Poczekaj. To nie możemy popchnąć, bo nie wiem. A tu zagadki logiczne, to są moje ulubione, szczerze mówiąc. To są, jeżeli oglądacie serię na tych kanałach, na moim kanale, to będziecie wiedzieć, że serie, słuchajcie, logiczne, to są moje ulubione. A, no nie. To ja mogę jakby trzymać to? A mogę. Dobra, rozumiem, bo patrz. A puszczam teraz. I to ma tam powinno przejść, tak? Tylko nie przechodzi, bo stamtąd pada. Co zrobić, żeby tam... tam to przestało padać i nie gasiło nam ognia, tak? To jest takie główna rzecz tutaj. Wszystkie rzeczy, które możemy podpalić, raczej powinny się świecić, więc możemy podpalić to na górze. Natomiast, no nie wiem jak do końca teraz. Mogę tu biec jakimś speedem, czy mamy wielki drut w naszej... A my ten drut już pewnie wyciągliśmy, tak? Dobra, czy czujecie to samo co ja? Dobra, git. Dobra. Komplikowane mechanizmy tutaj. Nie wiem, czy tak macie czasem, że tak wam się wszystko podoba, że macie ochotę na chwilę wziąć wdech i nie opuszczać tej chwili. To ja mam tak teraz. Chcę wziąć wdech i nie opuszczać tego odcinka. Nigdy w życiu. Chcę tu być 15 minut, to jest.
1000 minus chce tu być, a tam jest jakaś mina. Właśnie. Myślę, że mogłem się zorientować. Shiftem nie biegnę szybciej, pasją skaczę słabo, więc... O kurwa. O nie, a myślałem, dobra, myślałem, że to nie było. Ja steruję chyba. I co wie, o kurwa. Lewy, prawy, biegniemy. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie. Ty, teraz się zorientowałem, że... Słuchajcie, powiem wam szczerze, że Lara Croft, ogólnie Tomb Raider, jest jedna z nielicznych żeńskich postaci w grach. Ty. Co mam zrobić? O kurwa, ła. A co miałem zrobić, jak był ten wykrzyknik? F? E? Co miałem zrobić? Było napisane? Zepsułem grę, bo oczywiście słuchajcie, na poziomie normalnym. Ja się zawsze w takie gierki wczuwam i nie chcę paść. No nadal nie wiem, co ja mam kliknąć jakby. To później. No nie, to nie jest lewy przycisk myszy. Coś mam kliknąć, ale co, to nie wiem, niestety jeszcze. Nie wiem, czy jest, chyba tam nie ma napisane, a może gdzieś obok. Ja nie widzę. O, mogę odprawić martwe zwierzę, ty. To taki Tomb Raider to trochę widzę taki Far Cry właśnie, tylko z główną bohaterą. Tylko F było napisane na dole, ja nie widziałem o tym. A nie mogę się spojrzeć do tyłu, a szkoda. I tak, że Tomb Raider to jest właśnie nieliczna z postaci, no, która jest kobietą in general. To jednak większość postaci, które gramy, to są mężczyźni. Teraz to dopiero zauważyłem. Co ja zrobiłem? Nie wiem, ale chyba dobrze. Mamy to? Chyba mamy. Bo ja pierwszy luper. O, teraz widzę. 7-80% mąk giga. Nagrywanie w 2K sprawi, że będę miał tylko 10%. To znaczy samo nagrywanie w 2K oczywiście sprawi, że będę miał 10% więcej zużycia karty graficznej, więc warto sobie monitorować. Ja muszę to monitorować, że będzie to O, właśnie tu się zazwyczaj robiło ten test. I z jakiegoś powodu przy lewej stronie, jak kamera zjeżdżała, zawsze były lagi. Tomb Raider, mamy to, moi drodzy. Ale szef. Nas. Tak. Tutaj z jakiegoś powodu, jak patrzę na tą stronę, najmniej FPS-ów. Znaczy najmniej, no FPS-y są tyle samo, bo ja gram w 60 i wy macie w 60. Natomiast najwięcej karty zużycia, o. Nie no, teraz to ja sobie muszę przybliżyć, widzowie. Zobaczyć piękno tej gry, bo przed chwilą byłem zesrany niestety. Nie no, kozacka jest, co? Ja pierwszy uper. Tomb Raider to jest kok z graty. A za jakieś grosze można Tomb Raidera ogólnie ogarnąć. Tam 10 zł kosztuje. Menu główne, materiały dodatkowe jakieś odblokowałem. No dobra. Znaczy ja nie wiem, ile on kosztuje, bo ja go kupowałem z 10 lat temu. Nie wiem, po co go kupiłem, ale kiedyś go kupiłem i nigdy w niego nie zagrałem. Szalupa. Gdzie oni są? Gramy po polsku? Chyba po polsku gramy, co? Nie, te napisy, ja wiem, że wiele osób będzie te napisy wkurzać. Natomiast ja lubię te napisy i w innym wypadku niestety mogę sobie nie poradzić z jedną słuchawką. Wyobraźcie sobie, jakie filmy czasem po angielsku oglądam, to już w ogóle nic nie rozumiem z jedną słuchawką. Bardzo ciężko jest. Tak, ja mam słuchawki, ze 3 nawet, ale problem jest taki, jedne są na USB tylko i wyłącznie. Jedne są... O kurwa, ja tu balansuję, tak? Jedne słuchawki są, słuchajcie, na USB. O! Drugie słuchawki, słuchajcie, mi ukradli. Tak. Trzecie słuchawki mam rozdupcone. Te BH ja sobie je rozjebałem.
One działały, tylko szumiało coś z lewej strony i w pewnym momencie strasznie mat byłem. Mówię, kurwa, co tak szura? I wziąłem i normalnie rozjebałem te słuchawki. I teraz jak debil, bo to było przed tym, jak kupiłem nową parę. Później kupiłem sobie nową parę, więc mówię, kurwa, zajebiście, nie? Ale tak się zdarzyło teraz, słuchajcie, że no niestety zepsuła się nowa para. I... o kurde. I zostałem z jedną słuchawką. Tak to wygląda. I ta nowa para się zepsuła. To są Razery, słuchajcie. O dziwo, powiem wam, nie. I z jednej strony polecam bardzo te słuchawki. One się też szybko mi zepsuły w miarę. W sensie tam zaczęło coś urwać się, ale to chyba ja pierdolłem też i też je zepsułem wcześniej, bo ja uderzyłem tak słuchawkami na odcinku z Wiedźmina 2. Ten odcinek jest nie na tym kanale, tylko na kanale, słuchajcie, Czechów. Link w opisie. Ja je ogólnie zepsułem, bo nimi uderzyłem i tam zaczęło coś szurać. Polecam bardzo. Te słuchawki już są 70 zł. Miodzio. Naprawdę miodzio. Trochę luźne są ogólnie. Nie trzymałem za bardzo, ale myślę, że kurwa, naprawdę fajne są te słuchaweczki, nie? Ogólnie. Damy radę. A te Razery, jak się przerzuciłem z tych słuchawek na Razery, no to powiem wam, że... Zła. Wow. No to powiem wam... To powiem wam szczerze, że... miałem wrażenie, że te Razery są 7 razy gorsze niż te słuchawki, które tu są, nie? Takie odnosiłem wrażenie. Więc ogólnie Razery naprawdę to... No nie wiem, że stąd tam. Poważnie? Okej. To jest ta lotka do zmieniania tego. Dobra, mamy to. Prawie jak Assassin's Creed. To więcej emocji. I muzyka tam, chłop na tych skrzypcach, to na dupce jak pojebany. To i tam mamy iść? Zaraz zobacz. No weź mnie cofnij się. Chcę tu popatrzeć chwilę. Fajne jest też to, że tu pada nam, więc my mamy na... Super to jest. Ale mega zajebista gierka. Widziałem jak Adriana Hechik. Czy jak ona ma? Hechik? Gra w tą gierę. A właściwie każdego widziałem w tą grę. To jest taka pierwsza gra, którą tego, ale nie będę ukrywać, że Adriana Hechik. Czy Hechik? Kurwa, nie wiem. A ona ma jakieś dziwne nazwisko. Nie googlujcie tego, jeżeli nie macie 18. A nie, dobra, możecie edukować Adriana Hechik Twitch TV. Tak możecie zrobić. To powiem ci, że jak widziałem, jak ona se gra, to sobie pomyślałem, nie no kurwa, nawet ona zagrała, każdy youtuber zagrał w tą grę, każdy youtuber. To jest pierwsza gra, którą odpalałeś, jak miałeś dobrą kartę graficzną. Kurwa, a ja nigdy w to nie zagrałem. Double jumping. Obciop. Dobra. Rzeczy sam? Widzicie, i bez napisów zrozumiałbym rzeczy same. Dobra, mamy cutscenkę. Nie czuję karku. Jestem w życiu. Idę tu. Touch. No, pierwszy super. Nigdy nie doceniałem, jak wchodziłem na jakieś dziwne strony. Lara Croft. Nie wiem, czy też tak macie, bo... Czy ktoś mnie słyszy? Ja mam zawsze tak. Muszę iść. Ja się bardzo interesuję światem, więc na dużo rzeczy wchodzę. Nawet wchodzę na strony, które mnie nie interesują, tylko oczywiście po to, żeby wiecie, przetestować, sprawdzić, tak, co tam się dzieje. W myśl zasady, wszystko co istnieje w internecie ma swoje odzwierciedlenie, jakby wersję dla dorosłych. To zawsze mam taką ochotę sprawdzić najgłupsze i najdziwniejsze rzeczy na świecie. A, bo to trzeba chwycić. Nie. Tak? Co ja zrobiłem? Ale powiem wam szczerze, że nawet jak zawsze patrzyłem na inne gówna, to powiem wam szczerze, że zawsze było zajebanie Lary Croft. Wszędzie. Ja nie wiem, czy oni wzięli po prostu ten model tej Lary Croft i było im łatwiej, nie wiem. Ale wiem, że słuchajcie, że jeżeli wejdziecie na... O kurwa, a to co to? Jakiś tutaj medalion. Jeżeli wejdziecie na jakieś takie strony dziwne i będzie Lara... No to będzie strasznie dużo Lary Croft.
Ogólnie jak się nie ruszam, to mam ten podgląd, okej. Okay. A mogę się ruszać i mieć podgląd? Nie wy... Nie, nie mogę. Okej, okay, teraz już rozumiem w miarę. I teraz rozumiem pierwsza część serii, z tych nowszych, bo jeszcze są... Jeszcze są takie starsze. Ale w ich... no nie zamierzam w nie grać. Krzemień. Czuła. A tu jest ten survivalista. Kiedyś lubiłem bardzo takie rzeczy. Tak krzemień o krzemień. Tak. Ciu, ciu, ciu. Robisz. Ale to bardzo ciężko jest. To jest praktycznie niemożliwe. A z mokrych rzeczy to jest niemożliwe akurat. Nawet takimi prawdziwymi rozpałkami z mokrych rzeczy jest niemożliwe. O! Ale jest zapałka. Jedna. Biblet hum. Ale mnie wszystko boli, kurwa. Nie wiem, że ja to będę musiał klikać, bo zepsuję. Też. Mamy to! Chyba. Pochcam. Czemu ta kamera się tak trzęsie, kurwa? A się trzęsie ta kamera. Ja lubię takie trzęsione kamery, ale nie w grze komputerowej. Ja bardzo lubię takie kamery. Ale... filmach. Gra komputerowa, jak mi się tak trzęsie, to niedobrze. W filmach jest fajny taki efekt trzęsienia. Ja lubię. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft. No i tutaj wchodzimy. Okay. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam. Ja, to nie jest laska, która faktycznie robi to? Nie wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Znam ten głos, ale nie wiem kto to. Nie wiem tylko, czy inni. Przyjemny bardzo. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Ale ujebany. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I Sam, dzięki. A Sam to jest laska. Poważna, wiecie? Ale głosik, ojojoj. Nie wiem, kto tak dubbinguje, ale... Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? To też... Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. To też dobry głos. To z jakiegoś gotika. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli to też dobry głos. Na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Jeśli ktokolwiek robił ten dubbing, to... Shapoba. Naprawdę dobry dubbing. Ogólnie, kto... To się tym dublingiem zajmował i zbierał ekipę.
Ekipa kurwa posprzątała. Przypomnę tylko, że mieliśmy jebany drut w naszej śledzionie lewej strony. Warto by było to może ogarnąć. Ogólnie to powinniśmy być już martwi. Dobra, słuchajcie. Dalszą częścią eksploracji Lara Croft zajmiemy się w następnym odcinku. Ja troszeczkę jeszcze pozmieniam rzeczy, ale włoski zajebiście latają. Miodzio. To jest taki specjalny ten. W Wiedźminie też tego użyto. Dobra. Następny odcinek jutro. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję, wpadnijcie w linki w opisie. Pamiętajcie, że Wójcio Czechu jest tutaj zawsze, codziennie. I tyle. Jutro pozmieniam. Jutro może być lepszej jakości odcinek w 2K albo coś takiego, więc mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Miłego dnia. Na zmienię nocy. Pa, pa.